widziałam to po prostu już dalej, wcześniej widziałam to, ale nie przypuszczałam, że to przyleci nad samo to. I złapałam dziecko z tej huśtawki, ten wózek i wdarłam i za drzewo się normalnie schowałam. I tam właśnie na Podwisłoczu przy tym basenie. To aha, niedaleko było od tego basenu. A to było na placu zabaw, czy...? Przy placu aha, zabaw, aha, bo tam było, basen był dla dzieci i były takie huśtawki na tym. I wcześniej dziecko było, bo ja bawiłam koleżance dzieci. Mhm. No to i... Pani mówiła, że to było jakoś rano, prawda? Tak, i mówię, to ja pójdę rano z tobą, mówię, niczym pójdziemy do cioci Halinki, mówię, to wezmę cię tam na te piaskownice, na te huśtawki, mówię, pokołyszę szybą, mówię, już czas był wcześniej, że tamte się bawiły, były huśtawki zajęte i tak mówię. A wówczas pogoda była jakaś taka... Właśnie, że była bardzo ładna pogoda w ten czas, słoneczny dzień był. Pani mówiła mi telefonicznie, że to był sierpień, prawda? 84 no, rok. No tak, to mogło być właśnie, że to był sierpień gdzieś. I tam, jak pani się znajdowała na tym placu zabaw, jakiś tam był ruch... Właśnie, że nikogo ludzi, rano nie było, bo to było tak gdzieś koło dziewiątej, może przed dziewiątą, jakoś tak było rano. Właśnie, że nikogo nie było. Jak na złość, żebym nawet mogła komuś coś zaufać czy coś. I ja normalnie dziecko złapałam. I jak ten obiekt się w ogóle, ja tak powrócę do tego, pani go zobaczyła ten obiekt nagle, że on skądś odlatywał? Czy... ja widziałam jak coś lata gdzieś tam dalej, jak w USK, z tamtej kierunku z tamtego kierunku nadążał właśnie na Podwisłocze. Ale nagle, miał wtedy ten obiekt miał jakąś konkretną już wówczas jakąś barwę, kształt, czy? On był, jakby to powiedzieć, okrągły. Aha. Taki okrągły, duży talerz, z boku miał tak jakby poprzykładane, wiem, lampy wystające czy coś. No on nie świecił, w każdym razie, że nie świecił, tylko wielki huk zrobił i nawet tak jak to drzewo było, to jeszcze tak pościnał liści dużo koło tego drzewa. I niesamowity był taki huk, tak jakby miał ochotę usiąść, może, ale zrobił rundę z taką bardzo niziutko nad ziemią. A ten huk to był porównywalny na przykład do jakiegoś takiego dźwięku, na przykład samolotowego, helikoptera, czy na przykład jakiś inny rodzaj dźwięku, co wie pan, pani by co mogła mi jest trudno powiedzieć, ale sprecyzować raczej jakiegoś takiego samolotu. Aha, samolotu. Taki brzęk, taki nie może za głośny, ale samo to nawet, że ja się wystraszyłam, że nie ma nikogo i to ja się schowałam za drzewo. Aha. Ale on jeszcze zrobił rundę w koło. To nad tym placem, prawda? Nad tym placem. Czyli na jakiej wysokości tak, mógł być nad panią na przykład? Jakieś tam rzędu na przykład 10-15 metrów? Do 10-15 metrów. Bardzo niziutko właśnie nad tymi drzewami. A wielkość tego obiektu na przykład, jak pani widziała od dołu, jaka mogła być? No mówię panu, że 15-10 metrów. Dosyć duży był. Duży. I on miał jaki na przykład kształt? Bo pani tylko widziała z boku on i od dołu, prawda? On był tak jakby płaski talerz, o taki zaokrąglony, taki... Taka lekko kopuła, prawda? Taka kopuła. I od spodu płaski. Aha, i nie miał, kolor był jakiś metaliczny, jakiś... To mówię, że tak zielony taki metalik. Aha, zielony, to ciekawość, bo tak jakby przybrał taki odcień kamuflażu, bo tam też troszkę... Tak, zielony metalik. Co widzę tam na Podwisłoczu, takie są troszkę zalesione takie tereny, także... I on na przykład emanował jakąś taką temperaturę na przykład, czy jakieś zwiększone ciepło? Nie wiem, nie mogę tego powiedzieć, bo ja się bardzo wystraszyłam. Aha. Wystraszyłam się bardzo tyle, że to drzewo mi chyba tylko uratowało, że ja za to drzewo się schowałam. Mhm. I dziecku nawet nie pokazałam twarzy, tylko po prostu go przytuliłam do siebie, żeby... No jako chroniłam go, nie? A z boku na przykład ten obiekt miał jakieś, no pani wspomniała o jakichś źródłach świetlnych, lampach, one świeciły? One wówczas, nie czy? Świeciły, ale były takie wystające lampy, takie okrągłe. Aha, i to było takie na zewnątrz, prawda, jakby? No na zewnątrz, na zewnątrz były. Zewnątrz. A, a cała powierzchnia była jakaś taka matowa na przykład, czy jakoś lśniące, odbijające światło? Słoneczne przykładowo, to był ranek. Ja bym panu powiedziała tak, że ja nie zauważyłam światła, zauważyłam tylko taką kopułę olbrzymią nad sobą i zrobiła rundę i tak jakby poszła na kierunek bloki tam, potem skierowało to i uniosło się automatycznie do góry szybko. Na bloki poszło, to tam w kierunku poszło... Tam jest ulica... jaka na tam stadion jest może tam w kierunku... Lenartowicza, w tamtym kierunku Lenartowicza. Aha. Ale tam są dosyć wysokie bloki i nagle się uniosła do góry. Aha, bardzo szybko i wysoko. Aha, a ten zwrot na przykład tego obiektu był jakiś taki gładki, czy jakiś taki zegzakowaty na przykład?
Tego ja już panu nie umiem powiedzieć. Ile mogło całe zajście trwać według pani? Parę, dosłownie może sekund, nie minut. Od momentu, gdzie pani zobaczyła tam od wózka, gdzie obiekt się zbliżał? Plus... Tak, bardzo szybko właśnie od tamtego momentu zauważyłam, że szybko to przyleciało i szybko jakby na dół opadło i bardzo szybko zrobiło rundę i poleciało. Aha. I nie było wtedy nikogo wówczas nie, poza właśnie, że nie było. I nawet się bałam iść, że to jeszcze może z powrotem się wrócić, czy coś, nie? Bo to tak, aby chciało przysiąść na tej ziemi. I później pani na przykład w tym miejscu, gdzie ten obiekt był, bo pani powiedziała, że liście z tych drzew jakby troszkę odleciały. Tak, jakby właśnie były pościnane troszeczkę te liście. I potem pani na przykład nie zobaczyła w tym miejscu, czy na przykład roślinność, te drzewa, na przykład te krzaki, wie pan czy co, były jakieś... Ja tam nawet już chyba z rok, jak to zobaczyłam, to chyba rok więcej nawet nie chodziłam tam. Czy nie chodziłam, po prostu się bałam. Taki strach pani spowodował? Tak. Aha, właśnie. Nie chodziłam. Tylko że później za jakiś czas, ja nie pamiętam kiedy to było, może się uwlekło też jakieś... Ja już się tam przeprowadziłam na nowe mieszkanie. W 87 chyba roku też. To znowuż było jak wieczór, światło się zbliżało, odlatywało też od kierunku Włeska. Zbliżało się i niesamowite światło też do domu mi tak jakby się przybliżyło. Ale u mnie przy bloku były też drzewa, bardzo duże, wysokie drzewa były. To tak do okna niemożliwe, żeby to było przyleciało. To były jakieś konkretne... Taka okrągła kopuła, bo ja to obserwowałam chyba z godzinę. To długo trwało. Tak, przybliżało się i odlatywało i przybliżało. Dosłownie godzinę już mi się znudziło to patrzeć w ten punkt. I w końcu wzięłam się, odwróciłam i... co myślę, to zasnę. I nagle mi w domu się jasno zrobiło takie światło. Także muszę panu powiedzieć, że to trwało też bardzo krótko, to światło. A to ktoś więcej ile? Ja mówiłam sąsiadce na drugi dzień. Czy tylko pani czy ona to widziała? Bo ona też ma okna z tej strony. Ja tam z innymi sąsiadami nie rozmawiałam, ale akurat nie z tą jedną sąsiadką. Ona mówi, że nie. Że nic nie zauważyła. Dziwne, ciekawe. No ale to nie jest jeden z kolejnych przypadek, gdzie jedna osoba widzi, drudzy nie. Znowuż mojej znajomej, czy coś tak... Aha, nie. Ona mówi, czy ja coś takiego widziałam. Ja mówię, tak. Mówię, to będzie ze 2 tygodnie temu, jak to... I ta Kalusia nazywała się Nowak. I ona też troszeczkę tak jakby była troszeczkę z depresją osoba. I ja akurat nie chodziłam tam do niej. I ona mówi, że widziała takie coś, mówi taką kulę czerwoną, mówi tu w kierunku Włeska. Że się przybliżała i odbliżała. A jeszcze powrócę do tego wspomnienia pani z tym obiektem, tym dużym. To pani opowiadała innym osobom na przykład w pracy, czy... Ja w ogóle nie opowiadałam nikomu, bo by może ktoś powiedział, że jestem psychicznie chora, czy mam jakieś halucynacje, czy co nie. Bo jeszcze i bawiłam dzieci, to by też mi ktoś powiedział, dokładnie, że może się mi z głową coś dzieje. Nie. Po prostu zamknęłam się, tak, bo co widziałam, to widziałam. Tak, i sobie myślę, może akurat jeszcze ktoś kiedyś co zobaczy. Często tak bywa, akurat na tam w Rzeszowie to jest taka strefa specyficzna, na przykład na Baranówce, tam gdzieś ludzie dość często, znaczy często, co jakiś czas obserwują takie dziwne fenomeny, chociaż naprawdę ciężko wyjaśnić, co to może być. Że tu też przyjeżdżam i lubię niebo nieraz pooglądać sobie tego, jak sama przyjeżdżałam w tamtym roku najczęściej, to...